Siemaneczko, ja jestem PPOTM Games, witam was na moim gospodarstwie. Mamy lipiec, tak, mamy lipiec na koncie, 467 tysięcy na koncie, no coś pięknego. Oczywiście zapłacone fakturki za pasze, właściwie po 90 tysięcy, każdego miesiąca zapłacone. Jeszcze na początku, także już, żeby nie było, ja sobie od razu też 10 tysięcy na dzień dobry zapaszę ściwą odejmuję i mamy 177 tysięcy na czysto. Troszeczkę zmieniamy na gospodarstwie, tak to można w cudzysłowie powiedzieć. Postawiliśmy silosy. Postawiłem silosy, jeden taki dość, no, bardziej konkretny, tutaj. Nie wiem na ile to będzie, ale myślę, że pokrycie starczy. Taki dość jebitny. Tutaj koszt mi wyszedł, jak tu nie zebrał, 55 tysięcy, ten silos. Znaczy 55 albo 6. I tutaj mamy dwa takie bliźniacze silosiki postawione. Z tego względu, że tutaj to jest mało miejsca na cokolwiek, żeby to ogarnąć. Pod tym względem, więc postanowiłem zrobić sobie dwa takie silosiki. 5 na... 14, na 18, przepraszam, na 18 metrów, 5 na 18. Tutaj robiłem sam, więc tak po taniości poszło. Wyszło mi gdzieś 20 tysięcy. To mimo wszystko jest dość sporo. Czekajcie, ktoś ciągnie wam odpalony, bym się grzał. Jeszcze tam parę akcji robiłem. Jeszcze właśnie nie dążę wygasić. No, więc suma summarum powiem, no dość sporo mi wyniosło wszystko. Pod tym względem, ale dzisiaj no nie będziemy skupiać się na tym, co już jest zrobione, postawione, a czym będziemy robić? Będziemy robić sobie żniwa rzepaczane. Tak, w końcu żniwa, można powiedzieć, w pewnym sensie, no to co mi brakowało, więc można sobie lecieć do czwarka, odpalić. Nie wiem, jak w tym roku wypali mi z tym zbiorami, bo no susza, proszę państwa, susza. Pod tym względem, no nic, to człowiek nie poradzi. Ile uzbiera, będzie zadowolony. Na szczęście tylko co podnieśli mi cenę mleka pod blisko 2 zł. Więc to tylko tyle, będą rzepak. Rzepaki tu na mnie są, nie są waszą już tej prawą, tylko bardziej takim porozmianym. Więc tutaj to uleci, to uleci. To uleci, to uleci. No i tak wspomniałem, że to jest tylko i wyłącznie na zasadzie zmiany, żeby na nową agencję w takich etach no było to racjonalne. Więc tak się cieszę, to bydło. Teraz będzie można w końcu poskupić bydło na nową gospodarkę i tam wszystko sobie ogarnąć, co będzie mnie bardzo satysfakcjonowało, że w końcu tam zacznie wszystko ruszać swoim tempem. No, będę zadowolony, jeśli w tym roku będzie te krowy tam będą ustawione w tym miesiącu, bo już trzeba pod tym względem myśleć, to robić. Ale strasznie widzę sobą też, że pak sypie. No tutaj no nie będzie polotu. Nie oszukujmy się. Nie będzie polotu. No nie ma opcji. No ale co zrobić? No, są uroki, są zyski, są staty. Więc no co, oblecimy sobie naokoło na zrób. To jest miedza niby. Ale się będę się bawił z tym obcinaniem, tak? Tylko sobie pojedziemy naokoło, zobaczymy ile mniej więcej tego będzie. Paku, bo i tak wszystko będzie zaraz niwelowane. Ta miedza, bo to jest słonecznik, bo teraz będziemy mieli słonecznik. Też to będzie niwelowane, więc wspomnę do jednej połowy, powiedzmy, połaci. Słonecznik wiem bezrokowo, ale na zasadzie bezroki. Znaczy, wiem, no będzie, nie musiałem tak opyskać na chwasty, na wszystko. Nie miałem tych większych dopad pod tym względem, tylko na bezrokowce. Więc troszeczkę się mogę pakować, trochę pakowałem pod tym względem, no ale nic na to człowiek nie poradzi.
tak powiedzieć. Chociaż ja i tak nie jestem jakiś tutaj sceptycznie ustawiony na to, żeby za porcję obiec. Ale mam inny solnecznik i tak wyszedł. Co naprawdę jestem po łące. Tak jestem zadowolony. Niestety chyba nie dałem, bo no, nie starczyło mi czasu na to, żeby ten granulowany wapno dać na te moje wspólne hektary tutaj. Więc zobaczymy, jak to będzie bez wapna na słonecznik, bo jak mam nadzieję, że lepiej on da jak ten rzepak w tym roku. Bo mówię, jeszcze no, nie mamy. W tamtym roku mieliśmy już pewnie pół zbiornika, może zbiornik. A w tym roku no szału kuźwa nie mam. Może tylko działki mi oddadzą, a moje tylko tutaj na brzegach tak samo będzie oddawało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale szału tak ogólnie nie widzę, żeby to no, miało jakiś tutaj fajny przelicznik, fajny tutaj. No to widzicie. Potencjał. Trochę się włożyło kasy, żeby się wyjaśniło na mnie koszty rzepaku, zasiewu, pysków itp. itd. To będzie dobrze. A jeśli nie, no, to trudno. Więc tu i tak nie ma co płakać w razie, bo jeśli idziemy, no mamy z czego dokładać, o, tak to można powiedzieć, bo mamy jednak rynek na te pieniążki, więc z tego możemy sobie dokładać. Ale jeśli tak będzie, to podejrzewam, że to jest ostatni rok, patrząc, chociaż raczej, to nie jest ostatni rok. Będę po prostu teraz planował po każdej oprawie, że tak powiem, która będzie musiała być na wiosnę siana. Będę dawał teraz poplony, ale będę dawał teraz żyta. Będę dawał sobie żyta z tego względu, że powiem szczerze, no mam skorupniutkostą paszą. Że te łąki polikwidowałem dwie właśnie. No i powiem szczerze, no jest, tak powiem, ciepło. Pod tym względem, że tej paszy może nie startuć. Przeliczyłem się pod tym względem w tym momencie. Ale no zobaczymy. Nie wiem, co trzeba się kupić 500 bałdów po 200 zł, no to trzeba nie pęknąć. 1000 trzeba nie pęknąć na właśnie miesiąc, podejrzewam gdzieś, no bo ten rok to chyba idzie. Więc no słabo. Ale nie ma co się smucić, nie ma co się zabrać do tego. Uważam, żeby trochę tą łąki właśnie wszystkim oddawały potencjalne i ukrędza, bo wiedzy to będziemy mieli sporo. Tutaj się zastanawiałem właśnie nad tym, że to ciąć tutaj przy domu na niszonkę. Nie wiem, czy właśnie tam trochę nie będę całego ciął, którego miałem na odcinku zasiewane. Tam zastanawiam się, a tutaj zostawić sobie na ziarnóweczkę i później tutaj repnąć sobie owiec. Wiecie, muszę tak sobie rozplanować to, żeby to 50% dla siebie było na zimę zrobione. Znaczy nie, jest późno łatwe. I trzeba będzie dobrze przekalkulować. Więc tutaj ten kawałek podobnie zostanie na ziarnówkę i to będzie można zostawić sobie na całą zimę. A właśnie. A reszta z hektarów, które posiadam, no trzeba będzie się spiąć tyłek i rypać no, wszystko na właśnie pewnie na zimę właśnie żytem siać, żeby tego plonu było. Tak mam nadzieję, że tak cichutko sobie myślę, że jednak tego kwiatu w tym roku to powinniśmy mieć naprawdę, te 30 lat powinniśmy mieć lekko zapewnione. Bo jak wspomniałem, ja muszę mieć w granicach 700 tysięcy litrów. Kieszonki, to powtarzam już właśnie chyba 6 odcinek rzędu, no więc to nie jest mało. Więc myślę, że tamte jedno pole, które będziemy mieli, no tam pewnie więcej powinno, chociaż nie wiadomo, co bym to powiedzieć, no nie wiadomo, co to będzie pod tym względem. Ciężko jest tutaj to stwierdzić. Na razie wszystko i tak fajnie, ja się bardzo cieszę. Tylko jakoś to idzie. No mówię, to właśnie ta kasa jest no bardzo potężnej ilości. Ale wiadomo, coś za coś. No, mamy teraz zwyżkę za mleko, no ale wykładamy 90 tysięcy kuźwa miesięcznie. 90 tysięcy miesięcznie na paszę teściwe. To jest niebagatelna kurwa suma. Nie ma co się upukiwać.
mają takie przychody, no i trzeba mieć takie potężne przychody. To też silosy poszły. Poszło to też na paliwo, wiadomo, tam jeszcze co nieco, wiadomo, na jakieś utrzymanie wszystkiego, no to takie pieniędzy poszło, no. Dzisiaj, jeśli kusimy w ogóle zbiornik, to ja sobie usiądę dzisiaj, teraz, tak to powiem, i spłacę te dwa kredyty, które brałem właśnie przed, powiedzieć na wiosnę, tak, czyli pod kupno kul. I chyba na coś jeszcze brałem, bo spojrzałem sobie, że jeszcze miałem jeden kredyt, znaczy brałem z czego przez tą przerwę, którą posiadałem. Kanale. I spłacimy to. Jeśli się uda, to jeszcze będę próbował ogarnąć spłacenie kredytu z oboje, żeby już zamknąć definitywnie spłacenie kredytu i dopiero w sierpniu wziąć, kupić te growy, wstawić, jeśli będzie już siano, będzie kiszonka, wtedy sobie to ogarnąć w 100%. Ale widzę tak, szału kurwa to nie robi. Rzepak w tym roku szału nie robi, no jest no klapa z tego co widzę konkretna. No, nawet nie wiem czy my na odcinku zrobimy tak, że będziemy mieli w ogóle zbiornik upłoszony. No jest tragicznie, no ale będą dopłaty te mieszane, ten wiecie. Jakieś tam uprawy trzeba mieć zmieszane, tak powiem, chociaż nie wiem czy teraz bardziej rzepaku nie zrezygnował i nie poszedł do słabo. Proszę sobie nie pójść pod tym względem to by było lepiej, zobaczyć czy to by nie było lepszym efektywnością niż to właśnie teraz ten rzepak, chociaż ten rzepak na tym roku naprawdę nie oddał pokety pieniążki, no w tym roku jeszcze łudzę się, ale na to podobnie jest duży kawałeczek tam co jest soja zasiana, chyba tak soja zasiana na tym dwuhektarowym kawale. Tam jeszcze obok tego właśnie się liczy rzepak, jakby tam może oddać. Ale czy tak będzie, no nie wiem, może to w środku też później będzie lepszy. No tutaj wiecie, no obchodziło się, ale też nie chciało tutaj niszczyć tego plonu, no bo to jest pieniądz, który wiadomo, może to jest z jednej strony mały pieniądz, aktualny w paru przejazdach. To jest każdy plon. Każdy grosik, więc no tutaj nie ma co płakać. Tutaj tak padniemy, mówię, pewnie talerzówką zaraz. Talerzówką zaraz po prąd. Znaczy żyto będzie zasiane od razu. No to patrzcie, żyto będę tak próbował robić, żeby w lipcu siać wszystko tak wcześnie, żeby miać go powiedzę wcześniej zasianą. I prawdopodobnie swoje, więc zobaczymy jak to wyjdzie finalnie, a na co do czego jeśli się tak nie wyjdzie, czekajcie, po co ja tak w ogóle zrobiłem, czy będę pojechałem od razu banana i odcinek. Trochę się zakręciłem i niepotrzebnie tak to zrobiłem, na to nic. Więc widzicie, no nie ma szału. Ogólnie pytałem się od nawigacji do tego dojcła. Ludzie powiedzieli, że no wszystko fajnie, ale czy to jest w ogóle sens się bawić nawigację w tym kombajnie. Nie stwierdziłem jednak, że nawigacji tego kombajnu nie będzie, bo prawdopodobnie jeszcze w tym roku nie mówię, że akurat poza tak to wyjdzie. Prawdopodobnie jeszcze wleci kombajn, bo naprawdę mam tych usług teraz pełno. Wziąłem ten kombajn na tym roku. Muszę mam w tym roku trochę traw do okurzenia jeszcze zaczynając do brzeżni. Na tym moment mam 100 hektarów. Samego rzepaku mam 40 hektarów do skoszenia teraz po ludziach. Kurwa, makabre. Powiem szczerze, że ja muszę kogoś ogarnąć tutaj na to, żeby po prostu no a to powiedzieć mieć kombajnicę do tego. Zaraz się pokrywdzę jeszcze też pieniążki nie przyszły, chociaż mi to się mówi, nie śpieszy. Powiedziałem, jak nie to nawet po dopłatach, niech to będzie ogarnięte, a niech to będzie już ogarnięte. I no, z kukurydzy mam no, dość spory pieniądze, bo mam 38 tysięcy złotych z kukurydzy za siebie. Tak, no kurwa, od tyle hektarów kurwa za siebie mamy. Po 200 złotych za hektar, no to 96, 2, trzeba pierdolę.
Nie powiem się w obliczeniach coś. Po 200 za hektę to 96. Ktoś mnie dopiero na zrobił. Ma się jeden teraz, 17 chyba tysięcy, kurde, na człowieku, co ty pierdolę. Ty mieście razy, kurwa, 96. 26 tysięcy. Liczbą 19 200. No 20 tysięcy. Zaraz się w kółko idzie. 200 zł za hektar. No bo tak się jebym teraz, a nie jakby ulecz mam taką kurwa robię. Mógłby przeparzyć już kurwa nie wiem, to musiałem 200 hektarów nie wiecie. Na naprawdę miałem dużo, mam chyba 300 ogólnie wszystkiego, to może z całości policzę, to nie? Się, no 300 no teraz wam to miałem się dobrze policzone. Źle nie było policzone. Dobra, na początku jeszcze teraz jeszcze, żebym nie zapomniał. Idziemy do banku. Watki mamy tutaj z tego, z tej oboje mam 2000, to mnie jest dużo. Ale ja chcę właśnie spłacić ten cały kredyt, który mam aktualnie z jednego wioletu i tutaj spłacamy. Ten i tak banki mi kochają, tak powiem, pod tym względem. I mamy saldo, jakie mamy kurwa saldo teraz? Nie mogę w ogóle kredytu, 40 tysięcy. No chyba, 27 tysięcy nam jeszcze zostaje na koncie. Jakbyśmy mogli spłacić tego kredytu? 27, czyli jeszcze 5 tysięcy byśmy zrobili i moglibyśmy spłacić ten kredyt sobie, bo ale jeszcze tam to jakoś tak fajnie sobie to leci, jakoś tego tam nie czuję, żeby to trzeba była taka, żeby to po prostu spłacać natychmiastowo, choć tak sobie powoli sobie obawy leci, ale wiadomo, jeszcze 10 tysięcy zostało, a jeszcze muszę kupić teraz szczepę. Przyczepę kupić właśnie by odłożył, bo być może, jeśli mi się udało jeszcze kupić kombajn. Jeśli nie, to dużo ludzi właśnie pyta się, czy mam jakiś tutaj ciągnik do odwozu. Wiadomo, jeśli ja sam ogarniam, czy wyłożę zboża, no to też nie mam czasu, żeby tu po prostu dawać swoje zestawy. Więc tutaj muszę pokombinować, muszę popatrzeć, bo ja jeszcze mówiłem, że będzie przyczepa. Znalazłem, szczerze, na tańszych pieniądzach niż te, które posiadam. A tonażówka konkretna. Tonażówka konkretna, tylko że do poprawek takich no mocnych. Dlatego ja pewnie teraz będę jechał. Przeprowadzę ją. Ogarnę i prawdopodobnie wtedy tam dużo nie ma, bo to tam no, dlatego tam jest trochę pokupować ją. Blachy wstawić nowe i znaczy na podłogę. Buty jeszcze mam miary. Cała rama jest dość zdrowa. Tam uszy przy butach trzeba nówki zrobić, o fajnie lewitujące te calenki. No i tylko tyle, no blacha myślę z 3000 do 5 max, to więc to będzie luksus, jeśli to się uda zorganizować, kupić to za takie zajebiste pieniążki. To nasz konkretny i prawdopodobnie w jutrzejszym odcinku, jeśli tylko się uda. Wiesz, myślałem, że dzisiaj się nie uda też tego odcinka nagrać. Udało się. Ale jeszcze nie mówię, że się udało, bo mamy dopiero 18 minut odcinka. A my jeszcze mamy tej oba tej kury na tyle do obcięcia, że szok. Naprawdę. Tego rzepaku jest niby nie jest, nie sypie, ale ten połaś jest duży, więc myślę, że chociaż te dwa zbiorniki tego rzepaku tutaj tu będą. Ale mówię, jak będzie przyczepa kupiona, bo musi mieć jeszcze przyczepa kupiona. Wóz do zbiorników tutaj, bo naprawdę te dwa zestawy, fajne, dwa przyczepki są zajebiste i te do przyczepki, które będzie na pewno długi czas zostaną jeszcze, bo tam chyba wchodzi 28 tysięcy, coś taki tytuł. Ta przyczepa, która będzie kupywana, to ma chyba 25 albo 24. Jedna przyczepa. Więc patrzcie się może być zamiast dwóch przyczepa ciemne jedno. To jest trzośka. Więc tu już mogę życie sobie pomyśleć, tak po przyczepa na jednych pieniądzach można sobie kupić. Na pewno was nie będę tutaj tak powiem później długo nie pewności czy no, bo prawdopodobnie jutro to leci na kanał przyczepa.
aż na odcinek. Leci w strzała, no odłożył pan dokładnie. Zboża już, albo pszenica, raczej mi się zdaje, że raczej powinna być do cięcia, chociaż tak lekko zielonkawa. Też nie wiem, powiem szczerze, kurwanie, tarcia w ulicy, czy pan miał w październiku, muszę się w ogóle przejść, zobaczyć, co będziemy mieli do ogarnięcia tutaj. Podług zbiorów, no i wtedy myśleć, co, jak będzie mi potrzebne. Ale jestem dobry myśli, no i prawdopodobnie leci, o dziwo, ciągnik. Też pewnie, bo znalazłem ciągnik, też fajne pieniążki. Więc myślę, że ten rzepak tutaj z mi pójdzie pewnie na sprzedaż, od razu, żeby mieć pieniążki na zakup, no i ciągnik z przyczepą. Bo ciągnik będzie kosztował mnie 170 tysięcy, małe pieniążki. 170 tysięcy. Wiadomo, od tego gościa, którego zawsze kupujemy maszynki, przeważnie kupujemy maszynki. Właśnie, ale to już w ogóle żyleta. 175 koni, mogę powiedzieć John Deere, więc nomigacją z tymi już takimi bajerami. No bo starszy dzień, bo 26 roku, no ale to już mi nie chodzi o to, żeby miał to wygodę, chociaż nie wiem, czy też nie kupiłem nowszego, też tak patrzyłem, może później będzie wymianka, zobaczymy, ja muszę ciągnik mieć pełną, bo wiadomo, nowego gospodarstwa będą ciągniki wylatywały i jeszcze trzeba go przeładowarkę wtedy. A jeszcze odnośnie przeładowarki, się tak przypomniało teraz. No, na razie czekamy. Ubezpieczyciel wypłacił mi pieniążki na szczęście. Może sprawa właśnie się troszeczkę tam powiesz po względem ubezpieczeniowym jako tako wyrównuje. Ale powiem szczerze, szału nie ma. No bo 140 tysięcy dostanę zwrotu, a ubezpieczyłem ją na wartość 450 tysięcy. Wiadomo, tu ubezpieczyciel nie mają. A że jest to chyba używana już ze mnie. Tam dużo godzin nie miałam, chyba 120 godzin miałam, bo tam co tam przy budynkach miała, tak dopaszało, że przeważnie, czy przeważnie, no tak było sprawowane, że wtedy modowałem belki, a siano-krzonkę, czy siano-krzonkę z pyrdy modowałem modowarką, więc no to tam, ten dobro. Więc tam tak było zbite tu na dwa maszyny, no ale co zrobić, tak po prostu. Było 750 tysięcy, no teraz też będę właśnie szukał ładowarki. Jeśli nie ma ładowarki, to na razie właśnie poświęcę tym pieniążki na zakup tego ciągnika z przyczepą. Jeśli będzie zgodnie z planem, to być może już te pieniążki będą położone w niedługim czasie. Na koncie będę właśnie dzwonił po zbiorze rzepaku, czy faktycznie te pieniążki przyjdą na konto i bym po prostu chciał to już mieć z głowy. Na 50 tysięcy to niby nie jest dużo. Może nie dużo, bo prawda powiedzieć tak. No, będziemy mieli praktycznie saldo, które mieliśmy na początku. Więc to nie jest tak źle. Tak. Ale jeszcze wtedy to zostanie gdzieś na pole. Na pewno łąki się będę popatrzeć jakąś łąkę tutaj. Do kupki na pizę trzy łąki. Teraz kurwa, bo tych sianoporsów to no, aż żegać mi się w pewnym sensie. Nie wiem, to dosłownie, ale już troszeczkę żegać mi się z tymi sianoporsami. Bo cały czas sianokosy. Gdzie nie spojrzę sianokosy? Na przebinę sianokosy. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. No i powiem szczerze, że naprawdę to jest troszeczkę nużące. A już. Ale no, wiadomo, no. A to się wyrażem jest. No to musi mieć tak. Właśnie. Spójrzcie. Te sianokosy, tak. Sianokosy, jak powiedzę, musi być. Aby nie było. Patrzcie, my jeszcze nie planęliśmy jednego zbiornika, kurwa, my już teraz będziemy mieli praktycznie cały rzepak opuszczony. Może nie cały, ale połowie będziemy rzepak mieli opuszczony. Tragicznie. Ale nic na to człowiek nie poradzi. Chodzi na to, że nic pełna tona, może to na 100 będzie wychodziła hektara, więc to nie wyrówna się. Nie wyrównają się koszty w tym momencie właśnie rzepaku, zasiewu i pielęgnacji rzepaku.
Bo już będziemy powiedzieć, że dwa zbiorniki będą, a tu praktycznie będziemy mieli tylko jeden zbiornik. No, już nie łudzę się tam, że będzie lepiej. Bo nie będzie kuźwa lepiej. Rzepakiem. No trudno, no życie. Raz na plusie, raz na minusie, czy tam... Nawet nie wiem, jakie inne można powiedzieć, przysłowie można powiedzieć. W moim przypadku, no ale... Widzę tutaj najowica. Przyjdzie pewnie obronnik, jeszcze przyjdzie lekko nawóz z jakiejś ilości 150 kg NPK i będzie zasiane żyto do przyjęcia później na kieszonkę i będzie kurwa bajunia leluj i będzie tylko o to mi chodziło, żeby tej kieszonki tu było najwięcej, bo nie wiem czy w ogóle w tym roku tak nie zrobię, że jakiś ty przeoram sobie myślałem ostatnio. Teraz sobie myślałem, w zasadzie, czy to będzie miało sens, jeśli ja to przeładam teraz, bo chyba wiedzy będzie, więc no zobaczymy. A taki poważny konkretny, kurwa, chyba tutaj, no widzimy się, takie kurwa pola mogą być, bo wiadomo, tutaj hederek nie nadgania, tak, to ma tylko 4 metry, a rzeczywistość nie wiem, to 3,6 pewnie. Miał, ale chociaż ten zbiornikiem nadawiam, więc tu nie ma tej strategii. Z jedną drugą wchodzi, no i przede wszystkim też wchodzi to, że prędkość jest większa. Z 8, bo tak to musiałem jeździć 7, może 6. Jeszcze PDM. No teraz patrząc na to, będą to troszkę 6 kombajnu i taki pewnie będzie właśnie natywał na gospodarstwie. I to zobaczymy. Sam jeszcze nie wiem, ale jak nie w tym, to przyszłym roku to będzie wszystko ogarnięte. Znamy się na razie, tu nie ma co śpieszyć. Na razie mam to robić, mam czym kosić. I myślę, że źle nie będzie. Dobra, akurat dojedziemy cały do końca i zobaczymy jak to wygląda, no ale nie łudzę się, że to będzie lepiej. W środku, nie wiem, musiałby jakiś tutaj lub się stać, by to było lepsze. Chociaż mam wrażenie, że troszeczkę lepiej by się leciało, chociaż kurwa, nie w tych mózgach jest, powiem mózgach, no jest tego rzepaku, nie wiem, czy temu to migami go wytrząsają, czy kuźwa, co? Nie wiem. To będzie po prostu rzepaku i też będzie dobrze. Nie ma tragedii. Czy jakieś kurwa plusy będą. Ta rzepka zaraz leci. Zbiorze. No wiadomo, ja jestem teraz taką osobą, tak chcę zrobić tak, żeby jak już sobie to ogarnę, to zaraz to czy zetnę, to zaraz ogarnę sobie po pracę pożynne. Po to nie zażynać się, bo też szkoda maszyny. Dla siebie też muszę właśnie mieć baczenie, że no ten kombajn będzie jeszcze zaraz jednorazowy, więc czyli teraz, że pakuję go kończymy. Kupimy i kończymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No ja chcę jeszcze już skończyć, bo tutaj tak już jest 28 minut odcinka. Fajnie wszystko wygląda, a nasz albo nie robi. To czego nie brać. Nie wiem, czy... Nie, to było orko obalowione, więc może ta ziemia też przesuszyła się za mocno i zobaczymy. Jeśli teraz pójdzie bez orko, bo zobaczymy jak to będzie chodziło. Dobra, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie skontrolował, stawcie w komentarz. Dzięki za oglądanie. Idźmy się z jednego odcinka. Na razie, cześć.